Once we were many. Now we are few. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia. The White Wolf. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Tak jak widzicie przed chwilą, wydostałem się z miejsca, gdzie byliśmy ostatnio. Nie mogę biec, bo jestem troszeczkę przeciążony. Czy troszeczkę? Bardziej niż troszeczkę. Szczęście w walce to nie przeszkadza. Tylko to pielce, więc nie ma sensu brać i się robić uników. Dlatego sobie na lajcie biłem. Dobra, pozbierajmy to, co tam mamy. Tam mamy znaleźniki. Tak nie przeportujemy się, bo jesteśmy przeciążeni. Nawet nie ma co o tym marzyć. No, widzę dwóch bandytów. Więc idziemy im skopać dupska. No szczerze, oni są bojowo nastawieni z tego, co widzę. Zwłaszcza, że już im skopałem te dupska. I przeciążam się coraz bardziej. Łódka nam się przyda, ale to za chwilę. Tam sobie dojdziemy już na piechotkę. Do naszego znaku zapytania. No kurwa. Tylko walcz. Dobra, ogarnięci. Pozbierajmy z nich co się da. Zabierzmy też to, co tu mieli w skrzynce. Skarb. Widzę, że kurna na bogatości. Nie chciałem tego podpalać. Chciałem tu podnieść. O, zaczął biec, widzieliście? Cud. Ten jak się wygiął. Dobra, płotka. Chodź tu, płotka. Będziemy teraz jechali na tobie. Bo na tobie przynajmniej można jechać. Jak się jest przeciążonym. Niestety w tej chwili tacy jesteśmy. No i co, będziemy musieli udać się do jakiegoś kupca. A kupca gdzie mamy? O kurwa. Tu jest kupiec, okej. To się udamy tędy, tędy i tędy. Dokładnie, tak jak mówiłem, na płotce można zawsze polegać. Płotka nawet jak jest przeciążona, to i tak pobiegnie. To jakieś śnieżne. Co to kurwa jest? Czy my tu mamy szansę w ogóle z tym czymś? Cyklop 30 level. Próbujemy? Mamy 21. Co na to? Próbujemy? Zapiszmy.
No, może być ciekawe. Nie, 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 nie. No to mnie wydupił. No to super. Czy tu jest gdzieś jakieś wejście? Panie. Nie mogę tego tu zrobić. No fuck you. Czemu mnie wziąłeś, wydupiłeś do wody? Przecież ja nie mam jak tu wrócić. No nie. Wypierniczył mnie tak daleko. Dobra, pojedźmy do kupca. Pojedźmy do jednego, drugiego kupca i wrócimy sobie tutaj na luzaku. Bo widzę, że jak on mnie tak wydupi, to będę 3 lata wracał do tego miejsca. Tutaj urywał się jeden trup. Ale myślę, że damy radę go pokonać. Dużo później dziki gon pojawił się na wyspie Hindarsfjall, co mogło znaczyć, że Ciri wróciła na Skellige. Dobra, chodź tu płotka. Zawieź mnie do kupca, który jest tutaj. Dobra. Tamto miejsce sobie potem odkryjemy. Mieczyk schowaj. Nie ma sensu. Jakieś zabudowania. Wolniej. Tak, wolniej. Może nie tyle wolniej, co ostrożniej. Jestem tu jakoś w stanie przejechać przez te góry? Dobra, chyba się udało. Gdzie nasz kupiec? Oszukali mnie, patrzcie. Miał tu być kupiec, a kupca tu nie ma. Najbliższy gdzie jest, kurna. Ja pierniczę, tam naprawdę? Nie ma gdzieś bliżej kupca? Tu jest kowal, nie? Panie, ja mam tam jechać aż taki kawał. No dobra, no. Nie mamy wyjścia chyba. Nie trafiłem niestety więcej niż jednego. No dobra, no trzeba jakoś tam pojechać będzie. Nie no, nie mów, że tu nie zaskoczysz, płotka, please. Nie rób sobie ze mnie. Dobrze, że synuk nie połamał. Dobra. Cholercie, no myślałem, że ten kupiec, do którego tam pojechałem, to jest on gdzieś tam niedaleko. To jest surprise, motherfucker, nie ma tam kupca. Ale po tego cyklopa to jeszcze wrócimy, no spokojnie. Radzie sobie możemy podziwiać widoki, które są w tej grze. O, nie trafiłem go. Niestety. Które są naprawdę zacne w tej gierce.
Matko kochana, jak to jest daleko, nie? Nie przypuszczałem, że to jest aż tak daleko na z buta jechać, nie? Znaczy z buta jechać, z płotki jechać, kappa. A to jest naprawdę daleko. Dobra, zeskoczysz przecież. No. Tempo, tempo! Na luzaku. Jezu, to jest 300 jeszcze kroków, nie? Na ze 100 takich galopów, nie? Patrzcie, tu wszędzie coś jest, nie? Tu mamy kupca, zajebiście. Coś dla córki? Może srebrne kolczyki z kontynentu? Ziomek, ja ci wszystko opylę, co się tylko da. Jeśli chcesz czegoś z kontynentu, to na rajd pokój. Wszystko pokaż lepiej, co masz naszego. Witam. Dawaj, pokazuj mi, co masz, kościu. Ja ci wszystko opylę, co się tylko da. Kurwa, to poszalałem. No ale dobra, ważne, że trochę żeśmy mu sprzedali. Będziemy mieli przynajmniej łatwiej do następnego, jak dojedziemy kowala. Twój zły dzień. Na niego jeszcze przyjdzie pora. Ej, kupiec. Gdzie ty? Ziomek, no masz napisane kupiec, no. Mhm. Uciek. A ten to kto? Ślepy jesteś? Od razu widać, że wjeźdź. Czy ja dobrze wjechałem? Gdzie jest kowal? Tam jest kowal. Dobrze wjechałem. Dawno tu nie mieliśmy. Może tu jakaś misja jest do odebrania, bo widzę, że... Może tu coś będzie jeszcze. Zaraz się okaże. Matko kochana, nie lubię jeździć konno, nie? Staram się zawsze nie być przeciążonym, ale nie zawsze się udaje, tak jak widzicie. Przez pana nocka, co? No, troszeczkę. Witaj, jebitny kowalu. No, zdobienia ogromnie. Przetopisz to ostrze i wykujesz na nowo. Miecz ma ciąć, a nie ładnie wyglądać. Mieczy chcesz wyklepać? Nie, no nie mówcie, że nie mogę mu nic sprzedać, nie? Grzeszaj, proszę. A więc wróciłeś. Miałem rację, he? Chętnie się rozejrzę. Dobra, powiedz, ile masz gold. Ziomek, kocham cię. Matko kochana, tej hajsu mu zaczyna już brakować. A ja jestem ciągle przyciążony, nie? Strzejcie to. No, pozdro. Mieczy chcesz wyklepać? No, stary, przecież ile ja mam przeciążenia? Masakra, dobra. Medytacja. Drugi raz. Proszę, żeby ci się hajs, ziomek, odnowił. A więc wróciłeś. Więc. Dobra, dzięki. Super. O kurwa.
Te najniżej są najtańsze, tak? Dobra. No ale dobra, jesteśmy przynajmniej już nieprzeciążeni. Ale myślę, że jeszcze raz zrobimy medytację sobie tutaj, w tym miejscu. Żeby się typowi hajs odnowił. Sorry, że to tak dzisiaj taki odcinek troszeczkę, wiecie, ale to jest Wiedźmin, nie? Wiedźmin 3. Tutaj wszystko ma swoje uroki. A gdzie są ci ziomale? Dobra, są. A więc wróciłeś? Tak, chcę cię ogołodzić jeszcze bardziej z hajsu, gościu. Dokładnie tak. To jest lepsze. Sobie to zostawiamy. Patrzę na ten, na atak, nie? Jak coś jest lepsze, to zostawiam. Jak coś jest gorsze, to sprzedaję. Patrzcie, ile mamy w ogóle tych run, nie? Tak samo z pancerzem. Jeżeli coś jest, tak jak tutaj widzicie, ma gorszy pancerz niż... niż to, co mam obecnie. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze teraz tak. Płotka też ma sporo. Ja was naprawdę przepraszam, ale ja muszę to posprzedawać, nie? Ja muszę mieć na zero wszystko. Bo tu na wyspach Skellige cały czas jest coś do roboty. Do zbierania. Dobra, okej. Jeszcze godzinę muszę, dobra, dajmy sobie dwie od razu. A ja tylko nie kliknąłem to, co bym chciał. Dobra. Dobra. A nie ma ich nadal, ale chamstwo. Gdzie oni są, ej? Co, że nie mogą nich ich sprzedać? Come on. Czemu ich tu nie ma, ej? Obrazili się. Stwierdzi, nie, profi, za dużo razy nas wyruchałeś na hajs. Ci nie damy nic. Ty, seryjnie, nie? Dobra, elo. Chyba serio tak pomyśleli. O, są. Myk i się pojawili. Ha, pomyśleliśmy sobie, już poszedłeś. A ty jednak wróciłeś, dokładnie tak. Taki ze mnie spryciarz. Nie wiem, po co to w sumie wszystko zbieram, ale jak już klikam w jakieś itemy tam, które są do zebrania, nie? Też biorę wszystko zwykle. No myślę, że teraz się udajesz wszystko im upylić. Albo i nie. Okej, dobra, no reszta może zostać sobie. Bywaj. Dobra, lecimy. Idziemy na tego cyklopa. I najlepsza broń na nic, gdy słabe ramię ją dzierży, prawda? Musicie mi wybaczyć niestety. Tu gdzieś był chyba znacznik, dokładnie, tak. Zapiszmy sobie w razie czego. Bo jakbyśmy się wywalili tam, to będzie przypał. Dobra, to było tutaj, jeśli się nie mylę, więc stepnijmy się tu. Thank you.
No, dopiero co. Pokaż się umiesz. No tak jak mówię, nie? To są słabe. Bestie, więc... Bo to jednak 18 level, nie? Dobra, koniu. Chodź tu, koniu. Tempo, tempo! No jedź! To było... Nie to. To było tutaj. Przez ten pierdzielony... Przez to pierdzielone przeciążenie muszę kurna tutaj jechać jeszcze raz, widzicie? To jak to jest? Dobra, zsiądźmy. I idziemy teraz walczyć z cyklopem. Ale mi zapierdolił. Fuck you. Nie, bo znowu mnie zrzuci. No jak? Okej. Okej. To nie jest trudne, tak jakby się wydawało, że to może być trudne, nie? To nie ma różnicy. Dobra, no ale mamy też coś do zobaczenia tutaj, do odkrycia jeszcze. Patrzmy sobie. Czy to jest na górze w ogóle? Tak, tu jest wejście. No właśnie. Dawaj, dawaj. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Dokładnie. Będziemy mieli kolejny punkcik. Umiejętności. I mamy też tutaj jakieś skarby.
Jakieś schemaciki staliśmy. XD. Dobra, zapisałem przynajmniej już po walce, nie? Na górze chyba nawet. Więc sobie wczytamy. Myślałem, że na kamienie spadnie te, co tam były. Że tak nie poleci za bardzo. Że uda mi się wtrafić w te kamienie, które są były po drodze, ale niestety zaskoczyłem na sam dół. A dobra, po walce zapisałem, okej. Dobra, no ale wiemy jak wejść tam na górę, więc... Nie powinno być problemu. Magia to miejsce mocy. Dobra. Schematy odnalezione. Spoko. Teraz się spróbujemy nie zabić. No widzicie, myślałem, że tak pobiegnie. Czemu mi konia bijecie, suki? No dobra, tamte nie podlatują, więc olać je. Może jednak. Jeszcze macie zamiar tu podlecieć, czy już sobie odpuścicie? Dobra. Siadamy na płotkę, wchodzimy sobie w postać, rozdamy sobie jeszcze punkcik. Trzy punkty muszę jeszcze wydać. Dobra, wykupmy sobie to. No i co, dzięki za oglądanie, dzięki za wszystkie łapki w górę, dzięki za suby, dzięki za komentarze. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Once we were many, now we are few. Among us, a legend, the one they call Geralt of Rivia.